Panie Andrzeju, po tak wielu latach pracy ważne są jeszcze dla Pana opinie widzów? Zapoznaje się Pan z nimi? Zapoznaję się bezustannie z opiniami widzów, dlatego że oni w jakimś sensie przede wszystkim weryfikują to, czy ja jestem skuteczny, czy ja jestem dzisiejszy, czy ja mówię współczesnym językiem, tym emocjonalnym i tak dalej, bo to się przecież bardzo zmienia. Człowiek nigdy nie może być pewny swojego i jeszcze nie daj Boże, jakby się wkradło jakieś kabotyństwo i udawanie, a to możemy przy braku kontroli właśnie w to wpaść, więc myślę, że widzowie są zawsze ważni. Fajną rzecz Pan powiedział, bo jak tutaj jechałem i myślałem o tych pytaniach, które zadam, to właśnie miałem zadać też takie, czy Pan się czuje dzisiejszy, czy nie dzisiejszy? Ja się czuję jak najbardziej dzisiejszy i muszę się czuć dzisiejszy jako aktor. To jest element mojego warsztatu. To jest... muszę mieć świadomość, w jakiej materii robię, w jakiej stylistyce i właśnie w jakim, nazwijmy to, języku, mając na myśli w ogóle wszystko, nie? Pewną estetykę, pewien rodzaj ekspresji, której używam, prawda, przy robieniu rzeczy. No więc tak, więc współczesność, ale też współczesny jestem, no, nie tylko jako aktor, ale jako człowiek, to znaczy jestem na bieżąco. No właśnie, mam potomka młodego, który zmusza mnie do tego, żeby być współczesnym, bo nie mogę się zasłaniać tym, że jestem z innej epoki. Nie? Muszę nadążać za tym, co jest tym aparatem, którym posługuje się ludzkość, zwłaszcza ta młodsza, żeby wiedzieć, co mój syn robi, żeby być z nim w kontakcie, ale w ogóle z ludźmi, w ogóle z wszystkimi, których spotykam. To jest... ja poza tym jestem takim, który zawsze biegnie do przodu. Nie jestem zbytnio sentymentalny, więc siłą rzeczy raczej chwytam i sprawdzam i badam i smakuję to, co przychodzi. Albo jak mi się uda coś czasem wymyślić nowego, to jestem też bardzo szczęśliwy. Zapytałem o te opinie widzów nie bez powodu, bo sobie zajrzałem na taki najpopularniejszy w Polsce portal filmowy dla tych, którzy lubią oglądać. I chciałbym przejść przez kilka komentarzy i zadać do nich pytania. No. Nie pamiętam słabej roli Chyry. A Pan pamięta? Bywa Pan dla siebie bardzo krytyczny? Zawsze jestem krytyczny. No bo film to jest ogromny wysiłek, to są koszta. To jest, myślę, że zamiar każdego, chociaż jak pracowałem, to niekoniecznie, zwłaszcza w takich produkcjach telewizyjnych, na zlecenie, można powiedzieć, to tutaj jakby wykonanie roboty jest czasem ważniejsze od jej bardzo dobrego wykonania, ale to nie jest częste. Ja natomiast mam parę słabszych ról. Gdzieś tam raczej może w początkach swojego grania, takiego intensywnego w filmach, ale staram się, myślę, że w ostatnich latach niewiele jest takich, do których bym chciał się jakoś przyczepić albo ewidentnie powiedzieć, że tutaj nie trafiłem, nie wiem, źle wybrałem, chociaż ja bardzo staram się skrupulatnie wybierać role. No ale czasem trzeba brać, co jest. Idziemy do drugiego komentarza. Potrafi zagrać drania jak mało kto. Żeby wcielić się w czarne charaktery, trzeba dużo starań w Pana przypadku, czy tego drania było i jest trochę też w Panu? Nie, no każdy ma tam w sobie. Oczywiście jedni mają to głębiej, inni trochę płycej. I jedni znajdują do tego dostęp, inni nie. No moim zadaniem jest wygrzebać z siebie wszystko, co się da. I uważam, że tylko takie bardzo... głębokie przez siebie, jakby znalezienie w bohaterze trochę siebie, to znaczy tego emocjonalnego, tego z takim czy innym mentalem, no to jest bardzo ważne, bo wtedy dzieje się coś, co jest chyba najskuteczniejsze tak naprawdę w byciu aktorem, to znaczy, że to nie ja prowadzę rolę, tylko rola prowadzi mnie. Ostatni komentarz.
Co by nie zagrał, to i tak najlepszą rolą w jego życiu pozostanie Marilyn Monroe z teledysku Mysłowic. To był rok 1996. Pamięta pan, jak do tego doszło? Tak, pamiętam, bo to robił Jarek Żamojda, reżyserował. No i był taki pomysł i ten pomysł, który oni mieli, w ten pomysł trzeba było kogoś włożyć i Jarek mi powiedział, że właśnie widział mnie, jak grałem w takim przedstawieniu Dyskretny urok faunów, o takim początek lat 90. gejowskie party nowojorskie, więc naprawdę było to coś. I ja grałem takiego chłopaka najbardziej, że tak się zmanierowanego takiego, który przebiera się w sukienki, tam miałem jakiś występ, no i to go w peruce i to go sprowokowało chyba do tego, żeby... Ja bym siebie w roli Marilyn Monroe, czy nawet aspirującego do Marilyn Monroe nie obsadził, ale jeżeli ktoś tak uważa, no to I'm happy. Teledysk jest dzisiaj kultowy, ale ja pana nie poznałem. No wie, to było 30 lat temu. Dokładnie. Prawie. Ale co ciekawe, to było 30 lat temu, a dzisiaj popkultura też o panu nie zapomina. Przecież Problem nawija o panu, że być gangsterem jak Andrzej Chyra. No tak, to znaczy jakoś gdzieś widocznie się w tym kawałku czasu zakodowałem w pewnych charakterystycznych postaciach też. To na początku był trochę mój taki mały problem, bo rzeczywiście dostawałem same propozycje takich niekoniecznie miłych gości, tak powiem eufemistycznie, ale później to się zaczęło zmieniać. No i myślę, że problem, nie miał problemu z obsadzeniem tego, skoro byłem dla nich tak ewidentnym tym. A dla mnie to było oczywiście spore wyzwanie, no bo w jakimś sensie zdawałem sobie sprawę, że muszę doskoczyć do tego tekstu i do tego wizerunku, który gdzieś tam się widocznie utrwalił. No i, ale bardzo, bardzo sobie chwalę tę współpracę. Mhm. Teraz sobie przypomniałem, że zapomniałem oddzwonić ostatnio, ależ jestem dziad. Wystąpił pan w klipie, ale jak to w niektórych rapowych kawałkach bywa, tam jest dużo też przekleństw. 9-letni syn poznał już ten utwór? Nie. Wystarczy, że poznał 12 groszy Kazika i myślę, na tym poprzestanę, bo okazało się, że bardzo szybko zaczął rozpropagowywać pojedyncze zapamiętane teksty. Najpierw jeszcze, no tak, w zerówce już nawet, więc... Więc zrozumiałem, że trzeba trochę dawkować te atrakcje. Aha. Ale jedną wypowiedzią o tacierzyństwie trochę mnie pan zdziwił, bo pan powiedział kiedyś u nas zresztą, że wydaje panu, że to jest taki chleb z masłem. Naprawdę przez tych 9 lat to jest tylko chleb z masłem? Nie, no oczywiście. Znaczy chleb z masłem w sensie takiego... To znaczy tak, mogłem tak powiedzieć przede wszystkim dlatego, że tego nie przerobiłem jeszcze. A w tym powiedzeniu chodziło mi o coś innego, że jakby te poszczególne elementy od przewijania zaczynając po jakieś inne rzeczy, wydawało mi się, że wiem bardzo dużo. Nie, oczywiście jakby praktyka nas weryfikuje i okazuje się, że w praktyce to jest... Może być to kromka z masłem, ale trzeba się rzeczywiście mieć, ma się tępy nóż i zamarznięte masło, to wymaga trochę roboty. Też chyba rozmowy z 9-latkiem będą trudniejsze niż przewijanie bobasa. Ja wiem, trudniejsze, no pewno w swojej mechanice nie, natomiast w rozmowach nie czuję, żebym napotkał takie rozmowy, które by mnie wprawiły w zakłopotanie i były dla mnie trudne, więc... Ale poczekamy, może jeszcze przyjdą. Mhm. Może dlatego, że ja nie mam takiego... jakiegoś... No właśnie, skoro puszczałem jeszcze nie nastolatkowi nawet 12 groszy Kazika, bo może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi, to... Miałem nadzieję, że wiedzą. Mam nadzieję, ale... ale może to trzeba czasem powtarzać, to... no to jakby nie stawiam mu takich
jakby jemu i sobie barier w mówieniu o, o rzeczach, które nas otaczają. A wytłumaczyć dziecku, że będzie miał dwa domy, to nie było trudne? To nie było... To się tłumaczyło przez praktykę przede wszystkim. I myślę, że ja wierzę, że mój syn, pomimo że zachowuje się bardzo czasem impulsywnie, dziecinnie i tak dalej, ma w sobie jakieś rozumienie rzeczywistości i myślę, że dzieci w ogóle mają. Czasami ono jest fałszywe. Wtedy warto by było je zmodyfikować, ale tu wydaje mi się, że zrozumiał i w tej chwili już nawet tak sam dla siebie no, mówi, że nawet to jest czasem fajne, że właśnie, że mam dwa domy. Więc myślę, że dwa domy kochające i żyjące w przyjaźni ze sobą są lepsze niż jeden dom, który wytwarza toksyczną atmosferę. To na koniec, no bo rodzice są też przede wszystkim po to, żeby uczyć różnych rzeczy swoje dzieci, ale wierzę, że dziecko też może czegoś nauczyć swojego rodzica. Jaką lekcję panu daje Tadeusz? W takim zasadniczym oczywiście nauczył mnie zupełnie innego patrzenia na świat, ale to widzenie na świat oczywiście nie tylko on jakby swoją obecnością, tylko w ogóle swoim istnieniem. Swoim istnieniem to po prostu gdzieś chyba biologia, jednak którą tak traktujemy, jakby już nam służyła całą sobą, a jednak tak nie jest i te przekonania, że rozumem i zrozumieniem czegoś, coś działamy, no to tutaj pewno taki we mnie proces chemiczny, cokolwiek by to było, nastąpił, że mój mózg jakby też inaczej chyba pracuje, nie? Że pojawiają się inne emocje, inne obszary się uaktywniają, to jest naturalne, no bo zadaniem każdego gatunku i każdego osobnika jest zachowanie tego gatunku jak najdłużej, czyli opieka, czyli troska, czyli właśnie ta cała to nastawienie na fokusu na tego małego człowieka jest decydujące i w ramach tego tych nauk jest bardzo, bardzo dużo. No ale mówię w sensie takim praktycznym, to już to, że Tadek mnie uczy tego, co ja go uczę, czyli wchodzimy gdzieś i ja szukam czegoś po półkach, jakiejś konkretnej rzeczy, a on mówi, słuchaj, tato, przecież możemy zapytać. Nie? Ja mówię, no możemy, dobra. No i on idzie, pyta i bardzo ładne. Wszystko wiemy. No.